Siemanko, dzień dobry wszystkim. Słuchajcie, wykorzystałem starego EASUNA iGrid SV4, żeby użyć go jako mikroinwerter do mojej instalacji domowej. No i chciałem pokazać wam, jak to zrobiłem. Oczywiście nie każdy falownik typu hybrydowy, bądź, znaczy hybrydowy może i każdy, ale off-gridowy, taki jak ten na przykład, można podłączyć do falownika DEE, który będzie odbierał energię jak z mikroinwertera. Ten akurat się nadaje do tego, bo słuchajcie, w Polsce on nie jest dopuszczony do dodawania energii do sieci, więc tak naprawdę nie możecie go użyć, nie ma certyfikatu zakładów energetycznych na ten właśnie sprzęt tutaj. Aczkolwiek możecie go użyć sobie jako mikroinwertera, zobaczcie. No, w tej chwili on działa tylko i wyłącznie na panelach. Tutaj macie produkcję na obecną chwilę, 198 W, widzicie, tak to sobie tutaj z tej strony widać. 198 W, panele są podłączone, to jest oczywiście wszystko na razie prowizorycznie, to zamknąłem w taką skrzynkę, żeby tutaj jakoś tam w miarę to chodziło. I ten inwerter, który działa jako mikroinwerter, on będzie sobie pracował tylko i wyłącznie z napięcia z paneli, więc on nie ma podłączonych baterii. Próbowałem, tutaj mam nawet magazyn energii w zabudowie takiej drewnianej, aczkolwiek działa to trochę nie tak, jakbym chciał. On nie oddaje energii z baterii, tylko z samych nadwyżek produkcji z paneli fotowoltaicznych, więc tutaj niestety opcja jest taka, że można go użyć jako mikroinwertera. Niestety, bo chciałem, żeby po prostu oddawał tak, że tą energię z tych, nie z tych zielonych, tylko tam z tyłu są w tej skrzyni jeszcze czerwone, takie, pamiętacie moje akumulatory stare, tam są te akumulatory trakcyjne, które chciałem, żeby one działały dodatkowo jak magazyn energii, który będzie podpięty przez ten inwerter do falownika DEE przez złącze load. Aczkolwiek tak to nie działa niestety, no tak to jest wszystko wymyślone, żeby aż tak kompatybilne nie było. W każdym bądź razie jedyne, co mogę zrobić z tym inwerterem, podłączyć do niego na przykład jakiś zestaw bądź dwa zestawy paneli i zaznaczyć opcję oddawaj energię do sieci. Podłączyłem go pod złącze generatora w falowniku DEE, złącze gen. I w tym układzie ustawiłem sobie, zaraz wam oczywiście wszystko pokażę, jeszcze w falowniku daję odbiór energii z mikroinwertera. No i ten tutaj falownik, tak jak widzicie, strzałeczka z paneli idzie sobie tutaj do inwertera i z inwertera wychodzi sobie napięcie. Od razu całe jest generowane na zewnątrz, no bo skoro nie mam podpięte baterii, to on oczywiście nie magazynuje tej energii, tylko wysyła ją w całkowity sposób do falownika DEE jako mikroinwerter. Tutaj oczywiście próbowałem sobie zrobić jakieś ograniczenia do baterii, ale to, tak jak mówię, nie działało, to były testy, prowizorka, więc nie przejmujcie się tutaj tym, co tu sobie wisi. Co chodzi o sam zamysł tego falownika. Jeżeli macie taki falownik na przykład, słuchajcie, i chcecie sobie, no to oczywiście jako mikroinwerter to drogi interes, bo ale też wydajność jest spora, bo tutaj do tego falownika możecie podłączyć paneli do bodajże 500 V bądź 450 V o mocy do 6 kW, więc jako mikroinwerter to naprawdę jest dobry sprzęt. Bo zwykłe mikroinwertery aż takich mocy tam, powiedzmy, te tanie nie osiągają. Tam możecie podłączyć przeważnie 2 bądź 4 panele. A tutaj możecie sobie wpiąć w szereg na przykład 10 paneli i macie 400 V. Coś takiego i już z mocą jakąś konkretniejszą, tak? To jest, tak to pomyślane jest u mnie oczywiście. No i co? I działa. Kabel jako zasilający, bo znajdujemy się oczywiście w tej mojej małej szopce ogrodowej. Tutaj jakieś cudy, niewidy. Oczywiście, tak jak mówię, wszystko prowizorycznie na chwilę jest podłączone. Będę to potem przerabiał na jakieś ładne korytka i tak dalej. Na obecną chwilę wykorzystałem przewód zasilający do tej szopki, bo nie miałem oczywiście, nie chciało mi się kopać kolejnego kabla, nie chciało mi się kupować kolejnego kabla, więc wykorzystałem przewód zasilający do tej szopki ogrodowej jako odbiór i energii z tego falownika i także zasilam tą szopkę przez to złącze mikroinwertera. Zaraz wam wytłumaczę jeszcze wszystko, o co chodzi, żebyście mniej więcej mieli na to spojrzenie.
Widzimy się za chwilkę w następnej części filmu. No dobra, jesteśmy już w środku, słuchajcie, i teraz jak to wygląda u mnie na wyświetlaczu. A więc przedstawię się to w ten sposób. Mamy tutaj sobie produkcję z paneli, mamy produkcję z mikroinwertera tu u góry. Tak jak widzicie, godzina 9, jeszcze na razie to wszystko się zaczyna rozkręcać, pochmurne niebo, zaraz wam też pokażę jeszcze na końcu, jak to wygląda. I ogólnie produkcja z mikroinwertera na razie do przodu. No i teraz tak, wykorzystałem, tak jak powiedziałem, przewód zasilający z tej szopki, czyli odpiąłem go sobie tutaj, bo jak sobie zobaczycie na moich poprzednich filmach, tutaj było zasilanie tej szopki. No i przepiąłem ten przewód do złącza tutaj generatora, tak? Czyli podpiąłem go pod fazę i pod przewód neutralny, oczywiście razem z uziemieniem. I co mi to dało? Dało mi to, że falownik daje w opcji mikroinwertera, który tutaj sobie możemy podejrzeć. Jak ustawimy sobie ustawienia generatora, to mamy tutaj zaznaczona opcja mikroinwerter, tak? Czyli mikroinwerter sobie pracuje. No i on się od razu wtedy wam włącza. Jest tutaj produkcja, tak jak widzicie, w tej chwili 100 W. Jest różnica, bo oczywiście są jakieś straty, są oczywiście sam falownik Easun pobiera coś tam na własne utrzymanie, bo on nie ma ani baterii, ani nic podpiętej, więc część energii się wytraca. Tak to niestety już w tej naturze jest tutaj falowników. W każdym razie ten falownik symuluje sieć, czyli podaje napięcie jakiejś niższej wartości na to złącze gen tutaj, które mam wyprowadzone, i dzięki temu też zasila tą szopkę w czasie nocnym. Tak? Przez to złącze gen ta szopka jest zasilana. Tam oczywiście żadnego poboru strasznego nie ma, żebyście się nie martwili, chociaż to złącze też wytrzyma dosyć sporo. Aczkolwiek jest to tylko i wyłącznie jako symulowanie sieci, tak naprawdę powinno być. I wtedy falownik, który tam jest w tej szopce zamontowany, ten Easun, on widzi napięcie sieciowe, podnosi swoje napięcie na wyższy poziom i przesyła tą energię tutaj do falownika DEJE. No i mikroinwerter działa. Mam podpięty tam w tej chwili bodajże 6 paneli pod 6 albo 7, nie pamiętam, pod tego Easuna, tam 250 V mi z tego idzie, takiego napięcia z paneli oczywiście mówię, stałego, i to napięcie przetwarzane jest na prąd zmienny i przesyłany tutaj do DEJE. Co to dało? Tak jak powiedziałem, dało to to, że zwiększa możliwości, powiedzmy, podłączenia sobie większej ilości paneli, jeżeli na przykład macie kilka stringów, macie za mało miejsca tutaj, nie chcecie łączyć równolegle, bądź chcecie wykorzystać tamten falownik też dodatkowo do czegoś, czyli podłączyć pod niego baterię, tego Easuna oczywiście mówię, podłączyć do niego baterię, to też można to wykorzystać w ten sposób. Ja na razie robię to testowo. Działa póki co. Zobaczymy, jak długo podziała. Na razie działa już bodajże 2 dni. No i tak jak widzicie, pokażę wam jeszcze potem na shorcie produkcję z mikroinwertera, jaka, powiedzmy, jak słońce troszkę wyjdzie, jaka będzie. Na obecną chwilę to jest około 100 W, no ale z samych paneli, tak jak widzicie, też zbyt dużo prądu nie ma, bo jest jeszcze wczesna godzina, słoneczko się nie rozkręciło, no i niestety jeszcze trochę zachmurzone niebo. Ale zobaczcie sami. Tak to wygląda na obecną chwilę. Trochę zachmurzone niebo jest jeszcze. Na razie słońce dopiero wychodzi. Słońce jest gdzieś tam daleko za drzewami. Także produkcja niedługo się zacznie. Krówki się pasą. No i tak, to są te panele, które podłączyłem. Z tyłu jeszcze dorzuciłem 2. Turbina, tak jak widzicie, na razie stoi sobie. Wiatru jakiegoś za dużego nie ma. Zobaczcie, jak stacja pogodowa się bardzo powolutku kręci. No i to wszystko. Tak to u mnie mniej więcej tutaj pracuje. Będziemy testować oczywiście całą instalację. Zachęcam do obserwowania. Pokażę wam, jak to mniej więcej będzie się przedstawiać w okresach zimowych i w okresach później wiosenno-letnich. No i będziemy udoskonalać tą instalację. Tak jak powiedziałem, na wiosnę postaram się trochę gdzieś tutaj przeorganizować te panele. Lepszym rozwiązaniem byłoby gdzieś zamontować je tam, ale to będziemy musieli to jeszcze tutaj rodzinnie ustalić.
No dobrze, to wszystko. Trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie.